Witam wszystkich serdecznie. Przeciwnikiem szachisty września Tala jest mistrz świata w kompozycji szachowej Henry Kasparian. Szachy grał też nieźle. Proszę bardzo. Partia grana w 56 roku w Tbilisi. Tal. Kasparian czarne. Tal. Proszę, widzimy, że Tal oburęczny, wiedział komu co zagrać. W obrona Karo Kan. Wariant zamknięty. Zamknięty. Jeżeli ktoś tłumaczy zaawansowany, trzeba mu wybaczyć. I tu są różne koncepcje. To jest bardzo dobre posunięcie. Jednakże biały musi być gotowy, znaczy czarny musi być gotowy do różnej gry. Tal gra w swoim stylu. Osłabia piona D4, osłabia punkt D5, a przeciwnik z tego nie korzysta. To wcale nie tak dobrze było tam bić. Tu jest problem, jest jeden problem. Jeden problem jest, że tu jest jedno pole, na które łapczywym okiem łypie dwóch koleżków, ten i ten. A pole jest jedno. DC4, skoczek G3. Nie ma sensu zbyt szybko odbijać ruch B5, dodatkowe osłabienie. Goniec D3. No to na takie coś możemy, przeciwnik, powiedzieć to, co lubią dzieci w przedszkolu, kiedy mówię: spójrz mi w oczy. No, no, no. No, no, no. I dzieci się natychmiast uspokajają, rozładowują, no, uśmiechają się, lubią taką miłą połajankę. Pion domyślnie odbity. Skoczek nie wiadomo gdzie wyjdzie na D5. I tu się okazuje, że koniś ma zapędy. Ojej. Koniś ma zapędy tu. Kryje też tu. A w niektórych śmiesznych wariantach może zrobić kuku. A jak pion pójdzie tu, to też będzie. Także tutaj koncepcje jak króliki u jednego elektryka. Odbił. Wieża D1. H6. Jak widzimy, Kasparian gra profilaktycznie. To trzeba powiedzieć, że kompozycja szachowa to te wszystkie piękne, cudowne, wspaniałe, seksowne kombinacje, które robią obie zawodnicy, no i te końcówki. I końcówki. I nagle się okazuje, że trzeba zrobić ruch wieża H7. Bardzo, bardzo nieestetyczne posunięcie. Jeszcze raz mówię. Bardzo, bardzo nieestetyczne posunięcie. Skoczek F4, teraz będzie się huknąć. A widzimy, że wieża, jak to wieża, no stoi bardzo nieszczęśliwie. No zbił na F4. Tu niebezpiecznie, bo wieża wchodzi i wpada na siódemkę. Wieża wchodzi i wpada na siódemkę. I to już w ogóle jest źle. Król F8. Jest prawie kapitulacja. Zobaczymy, jak Miszka będzie motował. A będzie motował, proszę, i w drugą. Raz dokoła. Próba zabrania pionka. Podciągnięcia piona na czarne pole. Próba zabrania wieży. I tu, kiedy dobrze grał, powinien wymienić hetmany, rozbić pozycję, postawić wieżę na C1 i atakować tego pioneczka. Ale Tal nie lubi. Nie lubi hetmanów wymieniać. Chwyci tiry. Powolutku, powolutku rozbija. Tu chcę zwrócić uwagę, że to, że król stoi na E8, nie znaczy, że czarne mogą zrobić roszady.
Czarne nie mogą zrobić roszady, bo chodziły królem, przepisy nie pozwalają. To jest próba osłabienia czarnych pól przy czarnym królu. No i tu niestety trzeba było grać wieża D2. To bicie jest niedobre. Ponieważ jakby się czarnym udało tę wieżę, o tę, przerzucić tu, to na słabości pola D4 i na sile punktu D5 czarne wygrają. Wieża D7, B3, hetman B4. Białe muszą coś uzyskać. Póki co hetman rozdziela króla, nie pozwala mu się usunąć, ale teraz przestał. Wieża D3, A6. No, nie z tej parafii posunięcie. No, należało grać C5 i uprościć materiał. I sam hetman z wieżą nie dałby mata przy czarnym królu, przy swoich figurach. Wieża F3. No nacisnął na odcisk. No obronił z nadmiarem. I nie zagrał H3. I hetman F3. No próbuje. Próbuje go kiwnąć. Wieża król F8. B4. Czy to będzie atak mniejszościowy? Nie. A proszę, przechodzi. A3, tak. Wieża G5. Nie mógł królem iść na H7, bo przestał obronić. I znowu H3 było lepsze, ale hetman H3. Po wlutyńku. Broni z nadmiarem punktu F2. Na wsiaki i sucie, jak to mówił Miszka. Hetman H5. No nie, czarny król jednak jest w dużo większym zagrożeniu. I tu niefrasobliwie zagrał H3. No lepsze było znowu hetman F1, żeby trzy razy nacisnąć na punkt F7. Wieża G3. I wymiana wież jest korzystna dla czarnych. Zmniejszył się potencjał atakujący białych. W rzeczywistości nie widać, jak biały mógłby to wygrać. Król E8, król H2, no są pewne problemy. Próba wygrania. I teraz słabsze posunięcie wieża F7. Lepiej było wziąć ważnego piona H6 i szachnąć z tamtej strony. Wieża F7, wieża F7, hetman F7, hetman D4. Końcówka hetmańska jest trudna, ale z uwagi na nagość lepiej, białego króla, czarny ma mnóstwo możliwości dania wieczniaka. Więc nie może puścić, nie może brać piona E6, bo hetman da wieczniaka. O. Na tych polach. Król C7. Król G3. W pionkach jest porówno. I tu Kasparian zrobił rzadki błąd. Znaczy rzadki, no powinien, niespotykany powinien rozbić te piony i forsować piona C, bo w końcówkach hetmańskich decyduje jakość pionów. No branie tego piona jest takie, no... I hetman D6, król H5. Medycyna notuje i takie przypadki. Teraz po hetman D3... Byłoby ciężko. Ciężko by było, ale nastąpiło hetman G3. I teraz już białe lekutko wygrywają. Kombinujemy jak Miszka Tal.
No kochani, tu należało najpierw przestawić hetmana, wziąć piona i białe piony jakby letko szybciej idą, Następuje komedia omyłek. To się tak mówi, komedia omyłek. No i teraz czarny po hetman F4 ma szansę dać tak zwanego wieczniaka szacha, ale się połaszczył na piona. O, i teraz już. Oczywiście to wyszło, że te warianty były tak niedokładne do popartii, ta mądrość wyszła. Hetman D2. Hetman B4. Znowu pion szybszy. Pion E jest szybszy niż pion H. Za pionem E można się schować. Za pionem H można się schować tylko z jednej strony. I kolejna niedokładność. No warto było dać szaszka. Warto było. A teraz znowu. I teraz po A2. Może byśmy mieli po 4 hetmany, a może nie. I tu jest wieczniak. I tu jest wieczniak. Znowu Kasparian zagrywa słabo. Jak na znawcę końcówek zagrywa słabo. I znowu hetman F2 wygrywało. I znowu Tal. No to mówiłem, że to komedia omyłek. Daje szansę. Chyba tytuł taki dam. I tu po A2 byłoby remi. Tu hetman musi iść, a tu znowu jest wieczniak. Ten, któregośmy oglądali. A po hetman B2, no, ten jest o ździebko bardziej zaawansowany. Oto ździebko. O2. Pan szachuś. I przy hetmanach ten, co pierwszy zaczyna szachować, zwykle przy czterech, daje mata. No to gdzie? No na D8. Nie może iść na A7, bo bijemy ze szachem. No na A8. Ten szczęśliwie jest broniony. No ale przybliżamy króla. Wzięliśmy piona. No jeszcze, a nie ten, nie ten. Jeszcze jeden na E6. Teraz nie może wejść na linię B. Podwójne uderzenie tu. Więc król ma jedno pole, musi iść na C2. Z drugiej strony. Ojej, hetman G2. Hetman B6, ale to pięknie tal zrobił. Hetman D5, nie można się zasłonić hetmanem. Nie można się zasłonić hetmanem i się poddał. No, no ciekawe, dlaczego on to się poddał. No tu szach jest nieprzyjemny. Gdzie jest nieprzyjemny szach? A i teraz tu. I mamy szach. I zabieramy jednego hetmanka. No, pięknie, pięknie to tak zrobił. Dziękuję.